Już po raz 19 w Ciężkowicach odbył się pogórzański jarmark artystów i rękodzielników, który na płycie ciężkowickiego rynku zgromadził wielu wytwórców prezentujących zapomniane techniki rzemieślnicze. W trakcie jarmarku można było skosztować tradycyjnej kuchni regionalnej oraz wziąć udział w warsztatach m.in. rzeźbiarskich, wikliniarskich i pszczelarskich. Dzisiaj tutaj do Państwa na stoisku mamy miodek rzepakowy, lipowy i miodek akacjowy. Podkreślam, że miod akacjowy może być naszym takim lokalnym miodem oprócz miodu spadziowego, ponieważ w naszym regionie na Pogórzu Ciężkowickim jest duża intensywność drzew akacjowych, które nie występują w innym terenie albo bardzo rzadko występują w Polsce, więc zapraszam właśnie, jest możliwość też degustacji tego miodziku lipowego i akacjowego u nas na stoisku. Wyroby z wosku pszczelego to już właśnie ta działalność pszczelej kuźni, gdzie wykonuje świece z wosku pszczelego, świece również z wosku sojowego i dzisiaj też jest możliwość uczestniczenia w warsztatach świecowych, gdzie jest możliwość zwinięcia świeczki z wosku pszczelego, tak zwanej węzy. Ja już prowadzę od 4 lat naukę rzeźbienia i cały czas mam uczniów. No w zasadzie każdy coś może zrobić, tylko wiadomo, że trzeba troszeczkę cierpliwości do tego i no takiego samozaparcia i, no i pomysłu też. To tylko zarysy takie są, zamek na górze, a pod zamkiem no jak jakieś osady wiejskie. Bardzo dużo ludzi jest zainteresowane naszą historią. Przeszłość i historia to jest kiedyś nasza przyszłość. Tu jestem przygotowany, że mam od początku, jak, z czego powstaje szabla, rękojeść, że kto jest zainteresowany, to może oglądać, jak szabla powstaje. Ile lat ma piernik ciężkowicki? No, według legendy to bardzo dużo lat ma, ale jeżeli chodzi o to drugie jego życie, to myślę, że to będzie 5-6 lat. Wtedy to z dyrektorem Centrum Kultury Ciężkowic odszukaliśmy i wspólnym staraniem postaraliśmy się przywrócić przepis na ten piernik. I dzięki tym poszukiwaniom udało nam się go faktycznie przywrócić. On się zmaterializował te 5-6 lat temu. Jest produkowany, wytwarzany tutaj na miejscu, więc jest stąd. Na tle innych pierników wyróżnia go to przede wszystkim, że jest to produkt lokalny. Wydaje mi się, że powinniśmy się identyfikować z lokalnymi rzeczami, dlatego że jest wiele miejsc, nie tylko w Polsce, także na świecie, które mają różne produkty, często podobne, często absolutnie różne, ale zawsze one mają coś, tą wartość dodaną związaną z regionem. Myślę, że sam fakt, że on jest stąd, powinien już budzić ciepłe w nas uczucia. Przygotowaliśmy na dzisiaj pizzerinki, kapuśniaczki, ciasta w 3 smakach. Mamy pierogi ruskie, kapuśniak i żurek z kiełbaską. Co cieszy się największym zainteresowaniem? No chyba pierogi ruskie i ciasto. Jeszcze chleb ze smalcem, z ogórkiem. U nas na stoisku odbywają się warsztaty w ramach projektu Ogrody Przyjazne Naturze. Są do zrobienia budki wielu rodzajów. Ja osobiście wykańczam budkę, którą nazywamy hotelem dla owadów, a chodzi o owady zapylające. Oraz jeszcze za chwileczkę będziemy kończyć składać budki dla ptaków, dla jeżyków, dla jeży i nietoperzy. A pani Agnieszka, też myślę, że jest warte pokazania do kamery, przygotowuje takie bomby nasienne, które będzie można wysiać, przygotować na wiosnę pod tytułem Łąka Polska. W tej mieszance można znaleźć farbownika, chabra, koniczynę, kozi brud łąkowy, no po prostu 13 bodajże ziół, które są przyjazne wszystkim owadom. Aha, czyli są miododajne? Miododajne, tak. I dlatego tutaj w zestawie z tymi budkami rozdajemy też tą mieszankę tych ziół. Bardzo się cieszę, że na zaproszenie nas odpowiedziało tak dużo rękodzielników, takich prawdziwych rękodzielników, którzy
tutaj prezentują to, co mają najlepszego. Ile stoisk jest tutaj? W tej chwili jest około 30 stoisk, ale to się zmienia, dlatego że co jakiś czas ktoś przyjeżdża jeszcze. Bardzo się cieszymy, że się wypełnił rynek, że są ludzie i mamy oprócz sporej ilości wikliny, mamy warsztaty. Mamy warsztaty właśnie z wikliny, z plecenia, jest snycerz, rzeźbiarz, jest człowiek, który robi miecze, broń białą, ale jest i koronkczarka, jest też winnica, która można zdegustować wino. Tle słuchacie muzykę. Co dzisiaj czeka oprócz stoisk na tych wszystkich, którzy tutaj zawitają na rynek ciężkowicki? Myślę, że oprócz stoisk to można zjeść u pań z koła gospodyń wiejskich Ciężkowic dobre jedzonko. Obok jest grill, jest dla dorosłych piwko, są parasole i będzie sporo występów aż do godziny 18:00. Kiedy to rozpoczniemy zabawę. Pełna kolorytu była także scena, na której zaprezentowały się zespoły regionalne oraz soliści.